Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, Gelek z tej strony i zapraszam Was na kolejny odcinek w rozgrywce The Last of Us. Jest nasz most. Jesteśmy już trochę bliżej. Chyba. Dobra, nie zatrzymujmy się. A ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. My natomiast ruszamy dalej. Jeszcze tylko obejrzyjmy sobie, czy tutaj przypadkiem nie kryją się jakieś zasoby, które moglibyśmy pozyskać. Nie wiem, czy coś tu było, czy mi się wydawało? Wydawało. Śmierć za wolność, tak? O, właśnie. My to lubimy. Warto było się rozejrzeć. Ale chuda ta dziewczyna. No tak. Jeszcze coś chyba. Tak, taśma. I nie tylko. Zobaczmy, czy możemy coś wytworzyć. Jedną apteczkę wiem, że możemy. Tu niestety nie, tu niestety nie. No dobrze, zróbmy tą apteczkę. Bo jeżeli zrobimy apteczkę, to będziemy mogli wziąć wodę. Wprawdzie nie musimy z niej korzystać, bo nie musimy. Teraz tak zrobimy. Przeładujmy. Tu jakaś reklamówka, to nie. Myślałam, że nie narzekaliście na brak jedzenia. Nie, ale niektórzy nie jedli z wyboru. Czemu do cholery nie? Żeby dobrze wyglądać. Głupota. No właśnie. A co wy na ten temat sądzicie? Głupota czy nie głupota? Tam jest jakieś przejście, ale to jest przejście, z którego żeśmy weszli. To nie ma sensu tam wracać oczywiście. Wszystko pozabijane dechami. Coś tu było? O, właśnie. Użyjmy ostrza. Spoko. Ale strzał. Niestety wiele nie weźmiemy. Mamy tutaj jakąś notatkę. Przeczytajmy zatem. Mój synek, pochowałam go dzisiaj. Co on takiego zrobił? Dołączył do protestu i teraz nazywają go zdrajcą. Niech im będzie. Pokażę im, do czego są zdolni zdrajcy. Dołączyłam do nich, do buntowników, awanturników. Dostałam broń, kilka naboi i zostałam wysłana na misję. Nie przetrwam jej, ale oni też nie. Jak wiele innych matek, jak wielu ojców zdecydowało się na ten sam krok, co ja, upadek tego miasta jest tylko kwestią czasu. Wykruszamy pierwszą cegłę. Ewa. Okej. Z takim podejściem to faktycznie nie ma wygranych. No. Tu mamy Max. Super. Troszeczkę żeśmy odbudowali zasoby. O. Dobrze. Zobaczmy, czy możemy coś zrobić. Tak, możemy nóż odbudować sobie jeden. Chociaż jeden. No nic. Lecimy zatem dalej. Tu więcej nic nie jesteśmy w stanie zrobić. No niestety, tu zamknięte. Dobrze. Przejdźmy tutaj. Dzikie światło gwiazd w kinach, czyli to, co cytowała Ellie. Te fragmenty w poprzednich odcinkach pewnie pamiętacie. Ojejku, jakie tu bajoro. Mętna woda, ale patrzcie, jak fajnie zrobiona. Słychać żaby. No sympatycznie. Trzeba przyznać, że sympatycznie. O, tutaj. A, nie przeskoczę.
Jak pomożesz mi tam wejść, to przesunę deskę. No zobaczmy, co tutaj się kryje. Butelka. I co, nic więcej? Tam jeszcze coś leży. Pewnie punktu... Nie, woda tym razem. Tym razem woda. Tutaj możemy otworzyć. Otwórzmy zatem. Ale nożyczki to są na wagę złota. Zobaczmy, co jeszcze jest. Co się jeszcze więcej tutaj kryje. Wiecie co? Moment. Ja tutaj dorobię... Ale zaraz, wzięliśmy nożyczki, dalej mamy zero? Czegoś tu nie rozumiem. Przed chwilą żeśmy zgarnęli nożyczki. Patrzcie, dalej są zero nożyczek. Co to, połówka nożyczek była? Nie rozumiem tego. Dlaczego gra nas troszeczkę chyba w trąbę robi? Jeżeli wy wiecie, o co kaman, to dajcie znać w komentarzach. Coś tu było jeszcze... O nie, to ta butelka tylko. Dobra. Dobra kawa od 1976 roku. Okej. Płyniemy dalej. Schody mamy jakieś. Muchy tylko jakieś latają, czy to komary, nie wiem. Szczur poleciał. Jeszcze wyżej możemy? O, możemy. Nie, nie możemy. Zatarasowane. Butelka. Coś leży, naboje może? Nie, taśma. Druga połówka nożyczek. Czyli co, teraz możemy coś wytworzyć? Dalej nie możemy! No, to już jest jakaś magia, patrzcie. Tu są nożyczki. A, czyli tam to było ostrze, dobra. No, ale jeżeli mamy nożyczki, to już możemy nóż zrobić. Dobra, mamy nóż. Mamy punkty doświadczenia. Mamy kartki, mamy jeszcze jeden nóż. Przeczytajmy zatem. Dzisiaj nastąpi koniec. Zdobędziemy posterunek wschodni. Ukryłam dodatkowe zapasy w królewskich apartamentach. Miejsce oznaczyłam czerwonym X. Królewskie apartamenty. Czerwone X. No dobra. Bierzemy oczywiście nóż. Czy coś uda nam się wytworzyć? Trzy noże mamy. Tu moglibyśmy, ale niestety brakuje znowuż tych nożyczek. No nic, trudno. Trudno. Chciałem zobaczyć, czy tu coś się nie... Nie, tu już nic nie ma, dobra. No nic. Zamiast biegać po schodach, to my sobie zeskoczymy. Przejdźmy tędy. Ej, zobacz, znowu jedna z tych palet. Może jej użyjemy? Gdzie ta paleta? A, tam jest, dobra. Już lecę po tą paletę. Zaczekaj tu. Tak. Rozejrzyj się. Doprowadzimy Eli do autobusu. Co jest u ciebie? Czy dla mnie to tu nie jest? No właśnie.
No to płyniemy z paletą. No wskakuj, Eli. Co tam się stało? Wskakuj. Pójdziemy przez hotel. Okej. Ustaw deskę tak jak tamci dwaj. No. Dasz radę. Dobra. Teraz musisz wejść na górę. Wiem. O! Ale tu cuchnie. Ta, drewno przegniło. Często chodziłeś do kawiarni? Ta. Często. I co zamawiałeś? Tylko kawę. Oj, spadnę zaraz. Znaczy się ustawmy odrobinę. Kurczę. Ściąga mnie coś na lewą stronę, nie rozumiem tego. Jeszcze raz. No idź, Eli, idź. O, teraz przeszedł na mnie. Czy sobie poszli? Zaraz się okaże. Dokładnie. No co tam pisze? Napis zero nadziei na znaku drogowym wskazującym drogę do władz portu, posterunku policji i budynku federalnego. Okej. Okay. Tu jest jakaś cegła i więcej nic. A czekajcie, spróbujmy zrobić mały eksperymento. Weźmy tą cegłę. Aha, nie możemy więcej cegły wziąć. Nie chcę tego, ja bym chciał tą cegłę, o właśnie, rzucić w okno. Nie udało się, poczekajcie, jeszcze raz zrobimy, bo chyba pocelowałem w ramę. Coś mi się wydaje. O. No nie. Okno pancerne jest tym razem. Dobra. Idziemy w takim razie tutaj. Jest czysto, Eli. Schodź na dół. Albo wow, nie. Jaki wypas. Ta. Nocowałeś kiedyś w podobnym miejscu? Zanim to się wszystko zawaliło? Nie, nie było mnie stać. O? Na pewno to było miło. Tak. O? Tu mamy safe, ale niestety nie znamy kodu na obecną chwilę. Będziemy musieli poszukać prawdopodobnie gdzieś niedaleko powinien takowy kod się znajdować. Natomiast ja jeszcze na chwilę wejdę tutaj i zobaczę, czy możemy coś wytworzyć. No nie, nie możemy nic wytworzyć na tą chwilę. Więc idziemy dalej. Założę się, że tam wejdziemy. Tam czy wejdziemy, tak? No wejdziemy jakoś pewnie. Jak Eli mówi, że wejdziemy, to wejdziemy. Na razie troszeczkę tutaj pomyszkujemy. To były windy, patrzcie, jak to wszystko zarosło. Przycisk do przywoływania windy. Ziemi kupa, no bo woda przyniosła tutaj to błoto, które z biegiem czasu też wyschło. Tędy się nie przedostaniemy, bo jest to zagruzowane. Telefony. Bankomaty. Żaby, szczury. Wszystko, co dusza zapragnie.
to niestety... O! A, napiłbym się kawy. Ha. Pomarzyć dobra rzecz. No i co tu my możemy więcej zrobić? A tu ta drabina jest. Możemy wejść na górę? Możemy. Więc wejdźmy. Za czym ją przeniesiemy, przystawimy. Tu nic nie ma za bardzo. O. Myślałem, że będzie jakaś niespodzianka. A tu nie. Dobra, weźmy tę drabinę, podnieśmy. I przystawmy ją tam. O, właśnie tutaj. No i do góry chodźmy. Czy coś tu znajdziemy? Właź na górę. No tak, właź na górę. Okej. O, tędy przejdziemy. Miałem wątpliwości, ale się udało, dobra. Tu są windy, które nie działają oczywiście. O, mam jakąś kartkę. Zobaczmy, przeczytajmy. Do wszystkich pracowników kombinacja do sejfu, w którym trzymane są drogocenne rzeczy gości, została zmieniona. Nowa kombinacja to 22 10 56. Czyli mamy już kombinację do sejfu, słuchajcie. Tak, to jest kombinacja do sejfu. Super. Tędy chyba już nie przedostaniemy się wyżej, no niestety. Więc chodźmy póki co do sejfu, skoro mamy już... No, tą kombinację. Tędy zejdziemy, nie zejdziemy. Musimy tą samą drogą chyba wrócić, co żeśmy tu trafili. Mam nadzieję, że w sejfie będą jakieś pożyteczne rzeczy. A zeskoczymy stąd może. Zacząłem bawić się w schodzenie. Dobrze. Jak tam było? 22, tak? 10... 56, tak? O, naboje. I nie tylko. No super. Dobrze. Tutaj już więcej nic wziąć nie weźmiemy. Niestety. No dobra, idziemy wyżej. Patrz pod nogi. No, dziura. No i coś tu? Słyszałem chyba. Nie, tu wyżej nie da rady wejść. Wygląda na szklarnię. Zawzięcie się broni. Cholera, schowaj się, schowaj. Czekaj, ile to już będzie? A, 5 osób w tym tygodniu, ale nie narzekam. Ta, na pewno. Skończyliśmy. Muszę oblecieć jeszcze jedno piętro. Po co? Nie widziałem tu klikaczy od tygodni. Bo jesteśmy dokładni i tacy zostaniemy. No dobra, streszczajmy się. Dobra, nieważne. Mhm.
No tak, czyli mamy towarzystwo. Czy coś tu mamy? Mamy. Cichutku, ale oni usłyszeli, kurczę. Kurde. Tu jest jeden. Chodź. Rozdzielić się. Chodź. Tu jest! Drzwi! Jesteś martwy, dupku. Dobra. Ojejku! Joel! Co? Dorwałem go! Chyba nie. Jeszcze żyje. Ej, tutaj, łupku! Oj, nie o to chodziło, nie o to. Zaraz zmienimy broń. To. Przeładujmy. Gdzie się chowasz? Tutaj jestem. Czy to już wszyscy? Chyba. No cóż, mam tylko nadzieję, że uda nam się tutaj troszeczkę rzeczy pozyskać, bo nie za dobrze stoimy z zasobami. O właśnie. Tego typu przedmioty będą nam bardzo przydatne. To jest łazienka. Jakby ubrania. Brudne. Aha, czyli tu jest to wyjście na to patio. No dobrze. Tam coś jest jeszcze, widzę. Nie bardzo wiem co. Aha, butelka tutaj. A tu na końcu. Na końcu nic nie ma ciekawego dla nas. Dobra, wracamy. Chyba jeszcze zażyję tutaj, powiem wam, apteczki. Dobra. No i przy okazji jedno sobie wytwórzmy. Jestem, Eli, jestem, nie bój się. Tutaj, gdzie żeśmy byli, ale ja szukam. Właśnie tego szukam. O! Co byśmy mogli kolejną wytworzyć? Apteczkę. Tu nie ma więcej nic. To jest taśma, której się podnieść nie da. No i tutaj by było. Aha, to butelka jest tylko, dobrze.
I tu na piętrze by było tyle. Cegła, woda. Maszyna do pisania nawet. O! Ostrze. Tu mamy Max Steel Bomb. Zobaczmy jeszcze, czy nam się uda. No nie, tutaj nie mamy. Tu możemy jedną jeszcze wytworzyć, ale na razie nie będziemy tego marnować, bo być może taką bombę gdzieś znajdziemy. Więc szkoda by było zajmować sobie darmo miejsce. Na razie lecimy dalej. Batonik. Ale mamy energię na fulla, więc nie będzie nam przydatny. Tutaj ci goście. Tu rurka. No i tyle chyba po tej stronie, więcej tu nic nie ma. Dobrze, chodźmy dalej. Zatem... to się nadmiło. Strasznie nadmione. O, zaraz, byliśmy tutaj, czy nie byliśmy? Schodami w górę. No tak, mamy tutaj towarzystwo. No. Idzie w naszą stronę, patrzcie. Eli, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Patrzcie, idzie tutaj. Zaraz będzie w nasz. O właśnie. O to chodziło, żeby tak po cichu eliminować towarzystwo. 4 naboje. Niedużo, ale dobre i to. No i rozejrzyjmy się, czy tutaj jeszcze coś, ktoś... No jest dalej towarzystwo, jest, jest. Tutaj są. Fajnie by było, gdyby się po cichu to udało wszystko temat obgonić. Ale czy się uda, nie wiem. Tu jeden wchodzi. Zejdziemy go od tyłu. O Jezu. No niestety, widzisz, Eli. Tak to jest. Zobaczmy, czy jakiś tutaj gdzieś jeszcze koleś się pałęcze. O, są, pałęta. Są, są. Jest towarzystwo. Tutaj mamy go. Czy zamienimy to? Nie wiem, czy jest sens zamieniać, kurczę. Jeszcze to możemy wykorzystać to w jakiś sposób. Tutaj po tej stronie oni są. Dobra. Spróbujmy się tutaj po cichu zakraść. Do tego pomieszczenia może zajrzyjmy.
nic nie znajdziemy. O, oni tutaj blisko już są. Właśnie. Dobra. Zaczajmy się. Mój Boże. Let's go! Yes! No ten leci tutaj. To my przejdziemy sobie z tej strony. Oj! Czy to już wszystko? Nie, nie wszystko. Rozdzielcie się! Oj, z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu! Kurwa, kto tam? Dobra. Czy to tyle? Chyba tyle. Eli wstała, to i my wstańmy. On miał butelkę z benzyną, czyli tak zwany koktajl Mołotowa. O jejku, jejku. Ostro tu się działo. Batonik. Tu nie mamy nic. Tu jest ta deska. Zobaczmy, jak sytuacja tu wygląda. Nie no, chyba okej. Butelka. No nic, oblećmy tutaj te pokoje. Bo tu się coś może kryć. Fajnego, dobrego, ciekawego. Tu lodówka, jakieś zasoby. Zastanawiam się, czy by sobie... No tak, mamy tutaj, dobra, weźmy sobie w takim razie jedną apteczkę, bo tam będziemy mogli spokojnie wytworzyć takową. No właśnie, jedna apteczka jest i tu mamy składniki do kolejnej. Zaraz, Max? Wydawało mi się, że... No nic, pewnie znajdziemy za chwilę składniki na kolejną. Tu jest jakaś szuflada. O, właśnie. Ciasteczko. I łazienka. Cegły nie potrzebujemy. No dobra. Eli czeka na nas. No dobra, chodźmy. Prowadź, Eli, prowadź.
bo widzę, że bardzo chce. Wygląda na to, że w windzie jest drabina. Czekaj, spróbuję jej otworzyć. Dobra, ale najpierw przed otworzeniem porozglądajmy się tutaj w poszukiwaniu właśnie tego typu rzeczy. Tu mam już tego na maks. Bo dalej schodami się nie da. Dobra, chodźmy do windy. No. Winda nie działa, oczywiście, że nie działa. Zobaczmy, dokąd to prowadzi. Na wszelki wypadek. No niech ci będzie. Nie będzie łatwo, ale jakoś się przeciśniemy. Okej. Znajdź mi coś, po czym będę mógł wejść, dobra? Okay. Spróbujmy. O, masz. Nic mi nie jest. Wszystko okej? Okay? Nie! Ale mnie, kurwa, wystraszyłeś! Dobra, dobra, teraz idę na bok. Nie! Zostań tam! Idę do ciebie! Tylko nie zrób sobie krzywdy! Spróbuję. Tu mam jakieś drzwi. Dokąd teraz? Wszystko się wali. Czekajcie, tam jeszcze było. Jakieś pomieszczenie. No, no nieciekawie to wygląda. Nieciekawie. Chodźmy dalej. Tak. Zaraz nam to się na głowę zwali. No nic, nurkujemy. Żebyśmy tylko zdążyli. Słyszałem jakieś krzyki. Może sprawdzę te drzwi. No sprawdźmy.
Niestety, mamy wszystkiego prawie na maksa. Aha, czyli jesteśmy po drugiej stronie tam, co to się zawaliło. Dobra. Pójdziemy zatem... A, tutaj. Chyba nie tutaj. No właśnie, jak to obejść? Gdzieś coś... Co jeszcze powietrze zaczerpnijmy. Szafki, ale w tych szafkach pewnie nic nie będzie. To wszystko pozalewane. No jesteśmy. O cholera. Szczury. Uciekają. To jakaś wentylatorownia chyba. Jakieś klimatyzacje. No ale jak są schody, to już jest dobrze. Leci żółty kabel. Gdzie on prowadzi? O! Surowce. Czuję, że tu zaraz będzie jakaś solidna rozpierducha, bo mamy dużo surowców. Nie wiem, czy żeście zauważyli. Zasadniczo gra właśnie daje tego typu rzeczy w momencie, kiedy za chwilę będzie jakaś, no, ostra akcja. Wskazówka. Aha, czyli nas gdzieś tam na dół kieruje. No dobra, ale obczajmy sobie, co jest tutaj najpierw. O. Co to jest? Karta? Karta drzwi. Dobra. Zabieramy, oczywiście. Właśnie, gdzie oni są? Coś nie bardzo. Są daleko, ale są na pewno. O nie!
Tego się nie spodziewałem. Przecież przed chwilą żeśmy patrzyli radarem, słuchajcie, i tu nic nie było. A tu raptem się pojawiły, nie rozumiem tego. Gra nam robi niespodzianki tego typu. O, patrzcie, tam jeden stoi. Ojejku, jejku, czekajcie. Wezmę sobie apteczkę, zażyję. Bo za chwilę może być mi... Może być gorąco. No i mówiłem, że będzie gorąco. Oj, oj, oj. Kolejna apteczka by się przydała. No dobrze, weźmy jedną. W sumie możemy jeszcze jedną wytworzyć. Dobra. Wskazówka. Więc schodźmy w takim razie na dół, zobaczmy, gdzie to nas prowadzi. Gdzieś tutaj chyba. Już sam nie wiem. Tutaj? Tutaj. Ta. Mamy drzwi. Cholerny złom. Brak prądu. To nie złom, po prostu nie mamy fazunku. Więc idziemy po fazę. Przynieśmy wiadrze. Wiadrze, tak? O! Zobaczmy, czy coś tutaj się nie kryje. No nie. W miarę czysto. Wszystkiego na max. Dobra, zejdźmy niżej. No, musimy tu gdzieś generator znaleźć. O! O to chodziło. Chciałem latarkę włączyć. No zobaczmy, którędy to trzeba się po ten prąd udać. Butelki. Wskazówka. Włącz generator, by doprowadzić zasilanie. Wiem, że mam włączyć, nie wiem, gdzie on się znajduje. Tutaj gdzieś? W sumie wygląda to na pomieszczenie z generatorem, ale generatora nie widzę. Hmm.
No i gdzie ten generator jest? Tutaj za... Idźmy za tymi przewodami. Może one nas gdzieś doprowadzą. No tu żeśmy już byli. Tu żeśmy kartę wzięli stąd. Czy tu jeszcze do wzięcia coś było? Oprócz butelki nic. No dobra. Próbujemy. A, tu jest generator. Dobra. No to ja. Odpalony. Cholera. No, szybciorem. O nie. Nie. Dobra. Uff. Uciekliśmy. No i lecimy w górę. Na tyle. Muszę znaleźć Ali. A no właśnie. Musimy znaleźć Eli. Ale to już w kolejnym odcinku. A tymczasem żegnam się z wami, pozdrawiam serdecznie, zachęcam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. No i tyle. Nara, trzymajcie się. Cześć.